I najnowsze wiadomości z Kijowa. Paweł Bobołowicz, Studio Kijów. Dobry wieczór. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, witam serdecznie. Najnowsze wiadomości nie najlepsze, bo liczba zachorowań rośnie. 73 osoby zachorowały na Ukrainie. To 26 osób więcej w ciągu ostatniej doby. Przypomnę, że jedna osoba wyleczyła się, zmarły 3 osoby. W Kijowie jeszcze, jak pisałem, przygotowywałem, zbierałem informacje, to jeszcze była informacja o tym, że w Kijowie chorują 24 osoby, ale w momencie, kiedy dosłownie już przed samym wejściem popatrzyłem jeszcze na dane, to okazuje się, że tych osób jest 29, 13 z tych osób przebywa w szpitalach, pozostałe osoby przebywają na tak zwanej samoizolacji. Od dzisiaj transport publiczny w Kijowie jest tylko dostępny dla pracowników infrastruktury krytycznej, czyli oczywiście szpitale, elektrownie, te zakłady, które decydują o codziennym życiu w ukraińskiej stolicy. Przypomnę, że wcześniej już zostało w ogóle wyłączone metro, więc transport publiczny to znaczy autobusy, marszutki, trolejbusy, tramwaje. W tej infrastrukturze krytycznej uznano też, że mieszczą się dziennikarze, więc dziennikarze też mogą podróżować autobusami. Wcześniej trzeba się zgłosić do administracji miejskiej, uzyskać specjalną przepustkę, no a później już można wsiadać do autobusu, posiadając przy sobie paszport i płacąc za bilet. Natomiast no, to jest ten stan taki związany z sytuacją epidemii. Codziennie praktycznie przekazujemy te informacje, ale dzisiaj pojawiła się informacja absolutnie nietypowa i bardzo ciekawa, związana z funkcjonowaniem Ukrainy. Ciężko sobie wyobrazić, żeby ona mogła w ogóle zaistnieć w jakimkolwiek innym kraju. Portal ukraiński, Ukraińska Prawda, o którym często mówię w moich korespondencjach, to bardzo poważne wydanie ukraińskie medium. Według tego portalu na spotkaniu z oligarchami 16 marca, ja o tym spotkaniu też opowiadałem, ale nie znaliśmy do tej pory szczegółów. Otóż prezydent Wołodymyr Zełenski zaproponował współpracę oligarchom w rozwiązaniu problemu koronawirusa. No między innymi tam była kwestia powołania specjalnej fundacji, funduszu, do którego prezydent przewidywał, że trzeba wpłacić 12-13 miliardów hrywien i do tego namawiał oligarchów, ale jednak okazało się, że prezydent poszedł dalej i zaproponował oligarchom, poszczególnym oligarchom, żeby wzięli na siebie kuratorstwo nad poszczególnymi obwodami i walkę w tych obwodach z koronawirusem. I dokonano pewnego podziału. Ja Państwu przedstawię ten podział, bo tu się pojawią nazwiska i myślę, że to jest element ciekawy, bo tak nietypowy po prostu, że warto o nim mówić, a też w pewien sposób wpisujący się w to nasze poszukiwanie tych elementów, które opisują współczesny świat. Rinat Achmetow, to nazwisko Państwo na pewno znacie, ma odpowiadać za obwody Iwano-Frankowski, Lwowski, Doniecki i za obwód Ługański i miasto Krzywy Róg, to miasto prezydenta Zełenskiego. Igor Kołomojski, też znany ukraiński oligarcha, ma odpowiadać przynajmniej według propozycji prezydenta za obwód Zaporoski i za obwód Wołyński. Tutaj razem z innym oligarchą, Igorem Pałycą, to jest jego zresztą współpracownik, o tym też opowiadaliśmy na antenie Radia Wnet, ale Igor Pałyca oprócz tej wspólnej odpowiedzialności za obwód Wołyński jeszcze otrzymał do tego kuratorstwa obwód Tarnopolski. Wiktor Pińczuk, zięć prezydenta Kuczmy, potężna osoba, też znany jako mecenat sztuki, ma odpowiadać za obwód Dniepropietrowski. Andrii Werewski otrzymuje kuratorstwo nad obwodem Połtawskim i Kirowogradzkim. Werewski to jest jeden, no były deputowany Rady Najwyższej w czterech kolejnych terminów, ale to też szef holdingu Kernel Group, to holding na rynku funkcjonujący na rynku rolnym. Jurij Kosiuk otrzymał zwierzchność nad obwodem winnickim i czerkaskim. Kosiuk to też między innymi osoba, która zajmuje się, czy funkcjonuje na rynku rolniczym i funkcjonuje w potężnych agroholdingach, tak jak to się tutaj nazywa. Andrii Stawincer, obwód odeski. Z kolei to jest osoba, potężny biznesmen, który między innymi szefuje terminalom przeładunkowym w obwodzie odeskim, także no daleko jeździć nie będzie musiał, a jego biznesy są po prostu powiązane bezpośrednio z Odessą. No i bardzo kolejny ciekawy przypadek, Aleksander Jarosławski, ten z kolei ma odpowiadać za obwód charkowski.
ciekawy, bo no, z jednej strony to jest osoba, która koordynowała działalność i szefowała działalności UKRS Banku, zresztą teraz firma, którą prowadzi, przejęła majątek tego banku, który upadł, to taki tradycyjny schemat, ale jest też szefem między innymi klubu piłkarskiego Metalist z Charkowa. No, ma jego aktywa to między innymi budownictwo, lotnictwo, metalurgia, rynek finansowy. Przeciwko niemu 1 września 2018 roku Rosja wprowadziła sankcje, czyli był taki moment, kiedy Rosja wprowadziła sankcje przeciwko obywatelom Ukrainy i oni się na tej liście znaleźli. No i dwa bardzo ciekawe wydarzenia z tym związane, jak prezydent miał to powiedzieć i zaproponować przejęcie tego kuratorstwa nad obwodami, czyli nad walką z koronawirusem w tych obwodach tym oligarchom, to Kołomoiski na to stwierdził, że on by z chęcią tutaj w ogóle przekazał pieniądze, ale przecież jego aktywa są zamrożone i nie może z nich korzystać. Wyraźna sugestia co do tego, co się dzieje z jego majątkiem, czy tym, co on uważa za swój majątek, czyli z Privatbankiem, który został znacjonalizowany, a teraz Kołomoiski chciałby go odzyskać. A z kolei ten ostatni oligarch, o którym mówiłem, Jarosławski, tak mocno się zaangażował w swoją funkcję, że stworzył w obwodzie charkowskim alternatywny sztab w stosunku do tych sztabów, które funkcjonują w ramach struktur państwowych. Stworzył ten sztab, no i zdążył się pokłócić z szefem administracji obwodowej. Panowie się pokłócili o wpływy. Jarosławski ma bardzo dobry kontakt tam zresztą z jeszcze inną taką ciekawą postacią, Gennadijem Kernesem, który jest prezydentem samego Charkowa. No i doszło do tego, że po prostu oligarchowie pokłócili się z właściwymi strukturami administracyjnymi. No ciężko sobie to wszystko wyobrazić, bo właściwie okazuje się, że prezydent Wołodymyr Zełenski, który rok temu prowadził taką jaskrawą kampanię wyborczą i mówił o walce z oligarchami i mówił o tym, że najważniejszym procesem jest deoligarchizacja, w sytuacji krytycznej, no właściwie nie ukrywa swoich związków i relacji z oligarchami. Pierwsi, do których się zwraca o pomoc, to są ukraińscy oligarchowie. No to kuratorstwo oczywiście, no można tutaj postrzegać jako element taki humanitarny, ważny, że oni mają przekazywać swoje pieniądze, no ale to jest pytanie, skąd oni te pieniądze mają i skąd mają wziąć więcej tych pieniędzy, żeby przekazać na to, żeby pomagać w tych obwodach na walkę z koronawirusem. No i tutaj może to daleko idąca sugestia, ale opowiem Państwu, jak dzisiaj kupiłem maskę ochronną. Ta maska była mi niezbędna do tego, że nie mogę się poruszać nawet tymi środkami transportu publicznego, nawet w momencie, kiedy zostałem uznany jako ta grupa, która może nimi jeździć, o ile nie mam maski. Także to nie jest ważne i nie chcę dyskutować na temat jej skuteczności. Maskę po prostu trzeba mieć, jeżeli się wsiada do autobusu, więc trzeba ją kupić. No wreszcie po kilku dniach udało się tą maskę mi dzisiaj kupić w aptece. Ta maska wygląda tak, że jest to po prostu kawałek gazy z 4 tasiemkami z gazy, z pojedynczej warstwy gazy, więc ona przed niczym nie może chronić. Ona właściwie nawet się nie za bardzo nadaje do tego, żeby nią kurz wytrzeć. To jest właściwie no, absolutnie coś zbędnego. To kosztuje 12 hrywien, czyli proszę Państwa, to kosztuje 2 zł. Wartość tego to pewnie jest ciężka do oszacowania nawet w groszach. No i oczywiście te maski są w aptekach, więc one nie wiem, czy spełniają jakikolwiek w ogóle standard, ale są w aptekach i na pewno ktoś, kto je sprzedaje, zrobi na tym wielki biznes. Zresztą z tym też jest związana afera, o której dzisiaj się mówi wiele w ukraińskich mediach. Otóż okazuje się, że już w lutym Ukraińska Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony zgłosiła do premiera, jeszcze wtedy premiera Honczaruka, czyli tego poprzedniego premiera ukraińskiego rządu, poinformowała go, że należy wstrzymać eksport tych wyrobów, które mogą być, mają znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa medycznego. 2 razy pisała do premiera w tej sprawie, ale premier się za bardzo tym nie przejął i w ostatnich dniach jeszcze funkcjonowanie jego rządu i w ostatnich dniach jeszcze przed ogłoszeniem epidemii, przed tym, co się dzieje teraz na Ukrainie i na świecie, Ukraina eksportowała maski, które między innymi teraz na przykład w Hiszpanii są sprzedawane i gdzieś tam widać kontenery z tymi maskami, które wyjechały w ostatnim momencie z Ukrainy. No cóż, no to pewnie jest odpowiedź też, skąd oligarchowie wezmą pieniądze na to, żeby pomagać na Ukrainie w walce z koronawirusem. Powiedziałeś na początku swojej korespondencji, że 24 osoby, u 24 osób stwierdzono koronawirusa, dlatego że tak mało jest zachorowań, czy dlatego że tak mało jest testów? Nie, to trochę się musieliśmy nie zrozumieć. Liczba zachorowań to są 73 osoby ogółem, a 24, a już 29 w samym Kijowie. W samym Kijowie. I teraz no to jest kolejna sprawa, o której powiedziałeś, bardzo ważna, bo Ukraina nie ma testów, tych testów jest za mało. Przyleciał wczoraj specjalny samolot z Chin. Ukraina zakupiła testy takie ekspresowe, szybkie. One działają w sytuacji, kiedy już się pojawiają objawy koronawirusa i wtedy można próbować na ich podstawie diagnozować. Oczywiście
oczywiście, że komentatorzy, eksperci zwracają uwagę na to, że ta liczba zachorowań jest zbyt mała w stosunku i do liczby ludności Ukrainy, ale też w stosunku do tych zgonów, które są odnotowane, bo patrząc w drugą stronę, no mówi się o tej śmiertelności, tam różna jest ta śmiertelność, ale szacując, że to może być 1%, to tutaj by wynikało z tego, przez długi czas ona się utrzymywała na poziomie 10%, więc to jest nierealne, żeby była aż tak duża śmiertelność, więc tych przypadków zapewne jest o wiele więcej, tylko nie są zdiagnozowane. To wynika i zarówno z tego, że jest niewystarczająca liczba testów, nie są przeprowadzane te testy, ale też z takiej bardzo prostej przyczyny takiego zjawiska społecznego. Ukraińcy nie chodzą do lekarza. No, pójście do lekarza z formą jakiegoś co na początku wygląda jak zwykła grypa, to nie jest w mentalności tutejszych mieszkańców z wielu powodów. No, pójście do lekarza zazwyczaj oznacza, że temu lekarzowi za coś trzeba zapłacić, a więc osoby, które miały pójść do lekarza, muszą wydać jakieś pieniądze, więc nie chcą iść do lekarza, leczą się w domu. Na Ukrainie większość leków można kupić w aptece bez recepty, łącznie z antybiotykami, więc to jest po prostu powszechne leczenie się w domu. Więc zazwyczaj te diagnozy mogą się pojawić bardzo późno, albo nawet po fakcie. Tak było przecież z jedną z osób, która zmarła, 56-letnią mieszkanką Ukrainy, u której zdiagnozowano koronawirusa, ale już po jej śmierci, bo wcześniej leczyła się domowymi sposobami. I to na pewno będzie powodowało, że ta liczba będzie wzrastać. Zresztą w ostatnich dniach też na Ukrainę przyjechało bardzo dużo osób z Europy Zachodniej, w tym z Polski, ale to też były osoby, które gdzieś wracały z Zachodu. I u tych osób, no niewątpliwie, patrząc na te statystyki z innych krajów, też będzie diagnozowany koronawirus, co oznacza, że tych zachorowań będzie coraz więcej. Zresztą ten sam fakt, że w ciągu ostatniej doby aż 26 nowych przypadków się pojawiło, na pewno jest związany z tym, że więcej jest teraz tych przypadków diagnozowanych. A swoją drogą, cieszę się, Pawle, że masz maskę. No, zrobię sobie zdjęcie. Ja rozumiem, że akurat do zdjęcia będzie fajnie wyglądać, ale do czego więcej, to nie mam pojęcia. Ja nie chcę tutaj absolutnie w jakiś sposób kwestionować tych zaleceń lekarskich i ja stosuję się do zaleceń. Staram się oczywiście te wszystkie zalecenia uwzględniać, ale no, pewne absurdy tutaj na Ukrainie są widoczne i ta maska jest na pewno jednym z nich. No, to jest jeden z głównych tematów i rzeczywiście jakby przyjąć, że ta maska przed czymś wszystkim uchroni, to jak już te maski się pojawią na Ukrainie, to zobaczymy, co będzie dalej. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Kijowa. Paweł Bobołowicz, dobrego popołudnia. Wzajemnie, dziękuję serdecznie. A my posłuchamy, jak śpiewa, bo to chyba nazwa zespołu Kwiat Jabłoni.